W listopadzie 2021 roku na początku wydawało się, że największym wydarzeniem z punktu widzenia fanów serii GTA będzie premiera remasterów kultowej trylogii. Teraz, po wielu tygodniach, które minęły od premiery edycji ostatecznych, uważamy, że dużo większą gratką dla fanów jest ukazanie społeczności dokumentu pokazującego wygląd gry na różnych etapach rozwoju. Dotychczas na kanale pojawiły się dwa odcinki na temat tego dokumentu, no a biorąc pod uwagę czas, który upłynął od wydania ostatniego, to chyba najwyższa pora, żeby omówić kolejne ciekawe informacje, które, co należy zaznaczyć, poznaliśmy dopiero po 20 latach od premiery gry GTA 3. Pamiętajcie proszę o ocenie filmu po jego obejrzeniu, no a tymczasem chyba nie ma co przedłużać, zatem lecimy z tematem. Pierwszym zadaniem z gry, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to ostatni obiad Majka Buźki. W skrócie mówiąc, jest to misja, w której musimy przeprowadzić zamach na ostatniego znanego nam dona mafii Forelli, Majka. Okazuje się, że pierwotnie twórcy chcieli tę misję nazwać nieco inaczej, a mianowicie Lips Forelli's Last Lunch zamiast Mike Lips Last Lunch, jak ma to miejsce w wersji finalnej. Sam dialog w scenorysie nieznacznie różnił się od finalnego. Są to kosmetyczne zmiany, które możecie sobie aktualnie prześledzić. To, co natomiast może być bardziej interesujące, no i też nieco niezrozumiałe, to fakt, że pierwotnie mieliśmy pojechać autem Majka najpierw do Joeya, a potem do 8-Balla, no a nie bezpośrednio do 8-Balla, jak ma to miejsce w wersji finalnej. Do końca tego nie wiemy, lecz być może Claude miał pierwotnie udać się do garażu Joeya w celach weryfikacyjnych, żeby sprawdzić, czy faktycznie ukradliśmy właściwy pojazd. Tak czy siak, sama struktura misji pozostała bez zmian. Następną misją będzie zadanie o nazwie Żegnaj Okrągły Li Chong lub, co istotne dla nas, Farewell Chunky Li Chong. Misja ta jest dość prosta, polega na tym, żeby pojechać do Chinatown i zabić tytułowego Li Chonga. Jednak w wersji beta ta misja miała kilka różnych nazw, jak na przykład Kill Chunky Li Chong, Kill Chunky Dave czy Take Out Chunky Dave. Jeżeli chodzi o scenorys, to mamy tu podobny dialog do tego z wersji ostatecznej. Z kolei skrypt gry zdradza nam, że pierwotnie mieliśmy poznać detale misji, czytając list, zamiast rozmawiać z Joeyem twarzą w twarz. Co dość interesujące, w liście ponownie pojawił się narkotyk Rapture, o którym mówiliśmy w odcinkach poprzednich. Jeżeli ktoś nie oglądał tych odcinków, przypomnijmy, że narkotyk Rapture miał pierwotnie zastępować narkotyk Spunk. Z kolei idąc dalej, w liście po raz kolejny pojawia się wzmianka o tym, że lokacja miała być na skrzyżowaniu dwóch ulic. Mówimy o tym dlatego, że ta informacja potwierdza, że twórcy chcieli stworzyć sieć ulic na wzór GTA 4. Ponadto w samej solucji okazuje się, że Claude'em mieliśmy pojechać nie po pistolet, lecz po strzelbę. Do tego, co równie ciekawe, na tyłach sklepu miała odpalić się cutscenka, gdzie Claude mógłby potrenować strzelanie do celu właśnie z tej broni. Szkoda, że taka forma nie przetrwała próby czasu, no i nie pojawiła się w wersji finalnej. Trzecia misja dla Joeya o nazwie Skok na konwój także doczekała się wielu zmian. Scenorys misji wygląda niemal identycznie jak w wersji ostatecznej, podobnie jak to było zresztą w przypadku dwóch poprzednich misji. Natomiast sprawa wygląda inaczej w przypadku drugiej części scenorysu, która dokładnie wyjaśnia, jak miała wyglądać zasadzka gangu masek w kryjówce Joeya. Najpewniej całe zajście miało być nam przedstawione w formie cutscenki, którą ujrzelibyśmy po udanej kradzieży furgonetki. Wielka szkoda, że ostatecznie misja kończy się w znacznie prostszy i mniej ekscytujący sposób, bowiem przeglądając materiał możemy zauważyć sceny rodem z jakiegoś filmu akcji, co oczywiście w grach pokroju Grand Theft Auto jest zawsze mile widziane. W każdym razie, omawiając to zajście, maskowcy mieli zabrać pieniądze, które Claude trzymał w skradzionej furgonetce. Co więcej, podobnie jak w poprzedniej misji w wersji skryptowej, okazuje się, że na początku, aby dowiedzieć się o celach misji, mieliśmy przeczytać notatkę od Joeya, która w swoją drogą miała zawierać kolejną intrygującą informację. Otóż gracz podczas czytania dowiedziałby się, że furgonetka będzie zmierzać do fabryki chemicznej. Pytanie brzmi, czy to miejsce jest nam jakkolwiek znajome. No i oczywiście, jak też pewnie się domyślacie, odpowiedź brzmi zdecydowanie nie. Ciekawskim możemy powiedzieć, że prawdopodobnie będziemy mogli to miejsce pozwiedzać w nowszej wersji modyfikacji GTA 3D, gdzie twórcy tej modyfikacji oddają nam do użytku elementy z bety gry. Przechodzimy do misji Szofer Cipriani'ego. Naszym zadaniem w tej misji jest zabrać Tony'ego Cipriani do pralni Mr. Wong's Laundrette, no a potem odwieźć do restauracji.
Na początku wspomnimy, że twórcy wahali się z wyborem nazwy tej misji, bowiem ta zmieniała się trzykrotnie. Począwszy od Escort Tony Home, po Take Tony Home, aż do Cipriani Chauffeur, czyli nazwy znanej nam z ostatecznej wersji gry. No i tutaj zapewne co po niektórym nasuwa się pytanie, czy coś jeszcze planowano w tej misji, no i tu z kolei odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. W scenorysie misji Tony Cipriani jest określany jako lieutenant mafii. Jest to informacja bardzo interesująca, ponieważ w wersji finalnej otrzymujemy wiadomość, że Tony pełni stanowisko capo mafii Lyon, o czym wspomina chociażby Joey. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Natomiast lieutenant jest pozycją zbliżoną do capo regime, lecz nie taką samą i przede wszystkim dającą mniejsze możliwości. Dzięki pozycji capo, Tony Cipriani mógł, kolokwialnie mówiąc, być bliżej Dona mafii Lyon, bardziej mu się przysłużyć oraz też i lepiej zarobić, czego odzwierciedlenie mamy w GTA Liberty City Stories. Jako mniejszą ciekawostkę warto dodać, że Joey zwraca się do Tony'ego Tony Fucile zamiast Cipriani, co jasno wskazuje na to, że Tony pierwotnie miał nosić inne nazwisko. Odnośnie dialogów, no to te wyglądają w scenorysie wersji beta bardzo podobnie do tych znanych nam z wersji ostatecznej. Natomiast w skrypcie misji Joey nadal wspomina o maskowcach, m.in. z tego powodu, że ostatnio ukradli pieniądze z furgonetki, którą przejmował Claude. Tak czy inaczej, w przeciwieństwie do scenorysu, w skrypcie, linie dialogowe wyglądają zupełnie inaczej, poza informacją o tym, że Joey wkrótce planuje coś wielkiego, mianowicie napad na bank. Kolejna misja od Joeya nosi nazwę Trup w bagażniku. W wersji ostatecznej mamy zawieźć samochód ze zwłokami członka mafii Forelli do zgniatarki w Harut. W przypadku tego zadania właściwie zamysł twórców w ogóle się nie zmienił. W skrócie mówiąc, wszystko w początkowych fazach produkcji gry wyglądało podobnie do tego, co poznaliśmy w wersji finalnej. Ostatnia misja u Joeya pod nazwą Ucieczka również zawiera parę zmian, czy to w scenorysie, czy to w skrypcie. Poza tym ponownie pojawiają się inne nazwy misji. Zanim zadanie ostatecznie otrzymało nazwę The Getaway, w głowach twórców urodziły się takie pomysły jak The Bank Job czy Daylight Robbery. Idąc dalej, to w samym scenorysie nie pojawia się zbyt wiele, no może poza zmodyfikowanymi dialogami. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wersji skryptowej. Tutaj po raz kolejny Claude ma do przeczytania notatkę z instrukcjami od Joeya zamiast spotkanie face to face. To co jednak najciekawsze to fakt, że podczas misji mieliśmy otrzymać łącznie dwie wiadomości na pager od Joeya z dalszymi wytycznymi, czego finalnie nie uświadczymy. Co więcej, w misji pojawia się także limit czasowy, podczas którego trwania mamy jeździć w pobliżu banku przez 45 sekund. Miało się to odbywać na podobnej zasadzie jak w zadaniu o nazwie Zmyłka dla Donalda Love'a, gdzie naszym celem było zmylenie glin. Tak czy siak, po udanym napadzie na bank w wersji beta, naszym zadaniem miało być dowiezienie rabusiów do pewnej lokacji, gdzie miał być podstawiony drugi pojazd ucieczkowy. Tam rabusi mieli się przesiąść do innego pojazdu, a my mieliśmy pozbyć się tego, którym uciekliśmy z banku. Warto także podkreślić, że Joey wymagał od nas konkretnego wehikułu, czyli furgonetki, a nie dowolnego pojazdu czterodrzwiowego, jak ma to miejsce w wersji finalnej. I tak oto zadaniem The Getaway zakończyliśmy wątek Joeya Lyon. W końcówce tego odcinka zajmiemy się jeszcze pierwszym zadaniem dla Tony'ego Cipriani. Pierwszy quest dla tego mężczyzny polegał na zniszczeniu trzech ciężarówek pralni Mr. Wong's Laundrette. Jak wiemy, misja ta w GTA 3 nosi angielską nazwę Taking Out the Laundry, z kolei pierwotnie twórcy tę misję chcieli nazwać Take Out the Laundry. Może i niewielka zmiana, lecz dla jasności warto o niej wspomnieć. Przechodząc dalej prosto do scenorysu misji, pojawia się tam Tony Cipriani oraz jego zaborcza mamuśka. To co jest dla nas fajną ciekawostką to, że w dialogu Tony wspomina o substancji Boomshine, która jest nam doskonale znana z GTA Vice City. Były wojskowy Phil Cassidy, mocno uzależniony od alkoholu, był mistrzem pędzenia tego samogonu. Na temat tego wysokoprocentowego trunku możemy również usłyszeć w gazecie Liberty Tree, a konkretnie w artykule poświęconym Wuchengom. Przeglądając z kolei cele misji możemy zobaczyć, że jest tam wspomniane, że od 8-Balla otrzymamy koktajle Mołotowa, a nie granaty jak ma to miejsce w finalnej wersji. Na dziś to już niestety wszystko. Dziękuję na sam koniec wszystkim za obecność oraz wspierającym za przeogromną pomoc w tworzeniu tego kanału. Pamiętajcie moi kochani o ocenie oraz komentarzu, czy to z opinią, czy to z poinformowaniem, że obejrzeliście film do końca, no a my rzecz jasna słyszymy się już niebawem.
Trzymajcie się i do następnego. Hej!